poprawce 35 do artykułu 20g Senat proponuje zmiany redakcyjne. Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem 35 poprawki Senatu, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 436 posłów, większość bezwzględna 219. Za oddało swój głos 3 posłów. Przeciwnego zdania było 287 posłów. 146 posłów wstrzymało się od głosu. Stwierdzam, że Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę Senatu przyjął.